Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z serii spotkania, otwartych spotkań z dziedzicem Wielkiej Wojny. Dzisiaj rocznicowo, tak już Małgosia zaczęła mówić, po raz drugi głos zabierze Michał Budnik, ponieważ jeśli powstanie Wielkopolskie, to tylko on mógł być naszym gościem. Człowiek, który o kolejarstwie i o tym, co w Poznaniu 100 ponad 100 lat temu się działo, wie chyba najwięcej. Oddajemy głos Michałowi. Michale, powiedz nam, co wiele powstanie. Witam słuchaczy, witam szczególnie słuchaczy z innych regionów i dzielnic naszego kraju. Chciałbym trochę powiedzieć, przybliżyć sprawę Poznania. Nie ukrywam, że w tym roku było równie głośno w Polsce o rocznicy wybuchu, jak 3 lata temu na setkę. Pewnie to za sprawą specustawy o tym, że ustanowiono Święto Narodowe Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, a też chciałbym na koniec taki wątek turystyczny słuchającym zaprezentować, związany właśnie z powstaniem, gdyż są to bardzo, bardzo ciekawe tematy. Mogłoby się wydawać, że taki jest odbiór powstania, że dlaczego ono jest łączone z pierwszą wojną, bo przecież to mamy 27 grudnia, a 11 listopada. Przecież dla takiego zwykłego słuchacza czy osoby minimalnie chociaż interesującej się historią, że wojna skończyła się 11 listopada. No nieprawda, bo jak wiadomo, wojnę rozpoczyna jej wypowiedzenie, a kończy traktat pokojowy. No, wojna pierwsza trwała równe 5 lat, bo 20. Od może nie równe 5 lat, tylko na tej symbolicznej dacie ją zakończono 28 czerwca 1919, podpisując traktat wersalski. I właśnie w tym zakresie tej czasu praktycznie w całości mieści się powstanie wielkopolskie. Powstanie Wielkopolskie jest jakby naturalnym skutkiem przemian społecznych, które zainicjowała I wojna światowa. Jak tutaj całe nasze grono wielokrotnie pewnie już o tym rozmawiało, można wojnę podzielić na dwa takie podstawowe okresy, kiedy najpierw były armie, tak, czyli 1914 i 15, potem zaczęło się z tego wyłaniać narody. A także dążenia niepodległościowe w regionach, tak, niegdyś podzielonych, tak, w przypadku Polski. Ale po kolei. Od 1916 roku w Poznaniu i w Wielkopolsce, tak, bardziej tu pasuje nazwa prowincja poznańska, ona obejmowała też Bydgoszcz, Kujawy, fragment Bydgoszcz do Pomorza zaliczana. Powstawały organizacje mające wywalczyć niepodległość dla Polaków. Była to oczywiście Polska Organizacja Wojskowa, Centralny Komitet Narodowy i tak dalej, które tu sobie działały. Jednak, jak wiadomo, mieliśmy do czynienia tutaj w Wielkopolsce z przeciwnikiem, który może nie był zbyt pięknej finezyny, natomiast był skrajnie skuteczny. No to jest jednak ta to ustawienie tych wszystkich tych państwowych rzeczy związanych z armią, no praktycznie blokowały takie aktywności też, no chcąc nie chcąc, praworządność działa w dwie strony, tak, czyli obie i to prawo było stosowane, tak, i wszyscy się musieli jego trzymać, w związku z tym może nawet nie było tłumione jakieś ruchy niepodległościowe, jednak ich powstawanie organizacji czy ich funkcjonowanie było bardzo ograniczone. Tym bardziej, że Niemcy w 1918 roku
już dostrzegali, że w Poznaniu może dojść do sytuacji związanej może niekoniecznie z wybuchem powstania, bo takie rzeczy to trochę zapomniano w kursach o podobnych sytuacjach, no bo myślę, że od Wiosny Ludów to tutaj się nic nie działo podobnego. Natomiast między innymi zaczęto rozwiązywać jakiś scouting i sokoły, gdyż zarówno Polacy zaczęli eskalować ćwiczenia fizyczne zmierzające coraz bardziej ku przygotowaniu ogólnowojskowemu, tak? No i Niemcy oczywiście na to wpadli i tak zaczęto ograniczać to działanie. Natomiast mamy tutaj 11 listopada, tak? Niemcy podpisują z aliantami w Compiègne-Rosej, na podstawie którego wycofują wojska z okupowanej Belgii i Francji oraz Alzacji i Lotaryngii. Jaki to ma skutek dla Wielkopolski? No mianowicie wojsko, generalnie 5. Korpus Armijny oraz garnizony Leszna czy Inowrocławia w sierpniu 14 roku pojechały na front zachodni, po czym wojna, 4 lata wojny rozrzuciły je po różnych frontach tej wojny, wielkiej wojny, ale zaczynały pomału zjeżdżać do swoich macierzystych garnizonów. Ten powrót oczywiście nie odbywał się w sposób taki, że oni w 3 dni byli w Poznaniu. Z tego co wiem, to przekraczanie Renu odbywało się mniej więcej w drugim tygodniu grudnia 1918 roku, co pozwoliło Poznaniu działać polskim organizacjom, które już teraz jawnie dążyły do odzyskania niepodległości w Poznaniu, tudzież przyłączenia do państwa polskiego, które powstało, tak, które już zaczynało funkcjonować kilometrów dalej na wschód od Poznania. Mieliśmy 11 listopada, mamy 13 listopada. No, ujawnia się Naczelna Rada Ludowa, czy wtedy Rada Ludowa, oraz Służba Straży i Bezpieczeństwa, Straż Ludowa i jak się okazuje kilka innych też organizacji, tak? Bo to nie był jakiś monolit. Wiadomo, że w konspiracji część osób tworzy własne struktury. Odbywa się zamach na ratusz. O co chodzi? Bo trochę chcę Państwu tutaj przedstawić takie z punktu widzenia może nie jakiegoś takiego wykładu szkolno opisującego powstanie, bo to nie o to chodzi, bo to jest Wikipedia i encyklopedia powstania tylko polskiego i każdy może doczytać. Bo z punktu widzenia mojej ulubionej żelaznej logiki, tak, że jedno wynika z drugiego. O co chodzi w tym zamachu na ratusz? Dlaczego było to tak ważne? Radę Robotniczo-Żołnierską nawet nie zdominowali Niemcy. Oni po prostu sobie ją sami zorganizowali. Czyli w sposób zorganizowany mieli władzę nad garnizonem. Musimy wrócić do Poznania w 1918 roku. Niedawno z kolegą właśnie sobie zrobiliśmy dosyć ciekawy spacer w rejonie Starego Miasta i zauważyliśmy jedną rzecz, że wszelkie te miejsca konspiracyjne, gdzie Polacy się gromadzili, tudzież istniały jakieś zakamuflowane komórki POW, znajdują się mniej więcej w południowej i wschodniej części miasta, natomiast północno-zachodnią zajmowali Niemcy. Natomiast ze względu na to, że Niemcy no chcąc nie chcąc byli zamożniejsi od Polaków, w związku z tym wybudowali całą masę dosyć luksusowych kamienic na dzisiejszych Giżycach, a Polacy normalnie mieli kontynuację jakby zasiedlenia tutaj terenu starego miasta, Faliszewa czy Ostrowa Tumskiego, Wildy i tak dalej, Łazarza, co tam po prostu mieszkali Polacy, tak, natomiast Niemcy mieszkali w części zachodniej, tam gdzie też koszary stoją, jakby to była ich dzielnica. Myślę, że Polacy pewnie tam też mieszkali, tak samo jak w tej części polskiej mieszkali Niemcy, natomiast widać wyraźną przewagę narodowości w niektórych,
w niektórych dzielnicach. Natomiast o co chodzi z zamachem na ratusz? No, wiadomo, że część Państwa kojarzy ikoniczny widok ratusza z Poznania, tego renesansowego. Natomiast obok stał nowy ratusz. To był budynek stricte biurowy, taki no, jak mamy na Pomorzu Zachodnim czy na Pomorzu Nadwiślańskim, taki budynek Stadtanwaltu, dla urzędników wybudowany 20 lat wcześniej. Ponieważ ratusz renesansowy po pierwsze był ciasny, a po drugie był w fatalnej kondycji technicznej. Nie chciano tam po prostu pracować w tych biurach. Miasto się rozrastało, coraz więcej potrzebnych było urzędników do obsługi, więc wybudowano na miejscu wagi, która była w jeszcze gorszym stanie technicznym, wagi miejskiej, i się po prostu rozpadła. Wybudowano sobie nowy biurowiec. Szczególnie tutaj Mieczysław Paluch się zasłużył w tym, oni zaczęli rzucać granaty, robiąc spore zamieszanie. Niemcy się wystraszyli i dopuścili Polaków w parytecie 1:1 do Rady. Natomiast jak głosi Urban Legend poznańskie, Niemcy w swej trochę łatwowierności i naiwności, że jeżeli ktoś coś powie, to tak będzie, dopuścili Polaków do tworzenia list związanych na przykład z patrolowaniem miasta. No to Polacy przy czteroosobowym patrolu dopisali dwa nazwiska polskie i dwa na przykład Lange, tak? Tudzież być może jak młoda piosenkarka Natalia Schroeder, tak? Nazwisko brzmiące niemieckie, ale przecież czysta rodzina polska. No i w tym momencie tak podmieniono tutaj te patrole. Do tego odwach, czyli siedzibę żandarmerii, obsadzała już Straż Ludowa. Ten budynek odwachu był przy tym ratuszu. Kiedy oni zaczęli tam strzelać, rzucać granaty, to też ta Straż Ludowa oczywiście nie zareagowała, tak? W związku z tym Niemcy poczuli się opuszczeni zupełnie. Oddali część tej władzy, którą udało się później jakby automatycznie przejąć. Oczywiście Naczelna Rada Ludowa natychmiast wydaje odezwę do tego, żeby zachować spokój, tak? Już mamy to załatwione praktycznie, więc możemy już spokojnie działać dalej, ale w sposób nie porywczy. Natomiast o ile takie grupy zmilitaryzowane, tak, zbrojne, tak, coś tam chciały robić, no to jednak przydałoby się jakieś umocowanie przez tego suwerena, tak, mieszkańców tutaj zaboru pruskiego narodowości polskiej. W związku z tym w Poznaniu, w największym mieście z największym udziałem Polaków w Niemczech, wtedy oczywiście w Niemczech, zostaje zwołany Sejm Dzielnicowy. 1100 delegatów zjeżdża z Niemiec, tak jest napisane, z Westfalii, Prus wschodnich i zachodnich, Pomorza Śląska i tak dalej, i tak dalej. Zwracam uwagę, że nie było wtedy motoryzacji i oni po prostu dotarli tutaj pociągiem. Okazało się rzeczą sprawną. Między 3 a 5 grudnia już na pewno idą transporty wojskowe wycofujących się Niemców z frontu zachodniego, a mimo to sprawnie przeprowadzono tę operację dotarcia normalnie kolejami cywilnymi tych delegatów na Sejm Dzielnicowy Dzielnicy Pruskiej, który podjął kilka uchwał, które okazały się wiążące, a ich kontynuacją było między innymi też powstanie wielkopolskie, któremu myślę, że w porównaniu z innymi właśnie powstaniami jednej rzeczy brakowało, ale o tym za chwilę. Tutaj kolega, który życzył mi części tej prezentacji, właśnie takie rzeczy powypisywał. Zwracam uwagę, że właśnie ciekawostek na punkt 4 jest ostrzeżenie przed bolszewizmem, kiedy jeszcze nawet nie ma mowy o jakiejś wojnie z bolszewikami, tak? No jeszcze rok do niej, to nie możemy estymować, co będzie w przyszłości. Natomiast już jest ostrzeżenie, możliwe, że część delegatów już wiedziała, czym to grozi, tak? No i ten Sejm Dzielnicowy, który
mszy i później obradach między 3 a 5 grudnia właśnie takie uchwały podejmuje. Powołuje też Naczelną Radę Ludową jako władzę teraz nie ma się co ukrywać, jako władzę w tej dzielnicy pruskiej, należącej wtedy do Prus oraz komisariat Naczelnej Rady Ludowej, czyli mamy Sejm i rząd, tak najprościej to opisując. Mijają kolejne 2 tygodnie i przybywa Paderewski. Szkoda jest mi, że większość rzeczy jest opisywana i przekazywana jako, że przybycie Paderewskiego. To jest dla mnie identyczna sytuacja jak zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda gdzieś na końcu cywilizacji tutaj austro-węgierskiej, które spowodowały atak Niemiec na Francję. To jest zupełnie oderwanie jakby od kontekstu. Natomiast Paderewski przypływa na pokładzie krążownika Concorde z mikromisją brytyjską ze względu na to, że zawieszenie broni w Compiègne miało dwie podstawowe rzeczy, które Niemcy musieli wykonać natychmiast. Po pierwsze oddać całkowicie flotę, to jest oczywiste, bo to próbowaliby się być może przełamywać tą blokadę morską. Prawda, po Skagerraku już wiedzieli, że chyba raczej tego się nie uda, natomiast no, lepiej, żeby ją wydali i zupełnie zostali bezbronni. I drugie, Brytyjczycy szczególnie chcieli, żeby natychmiast ich jeńcy wrócili, żeby Niemcy w przypadku negocjacji pokojowych po prostu nie mieli setek tysięcy zakładników tak, na swoim terenie, czyli próbowaliby rozgrywać. W związku z tym te misje zaczynają tutaj pojawiać się na terenie Prus. Korfanty namawia Paderewskiego, który miał jechać bezpośrednio z Gdańska do Warszawy, żeby jednak pojechał do Poznania, bo tam czekają. Paderewski jedzie mniej więcej przez Piłę, potem do Rogoźna. W Rogoźnie próbują go nakłonić do zawrócenia, przejechania przez Poznań tranzytem i tak dalej, i tak dalej. Tylko dodam tutaj, ponieważ tradycyjnie Marcin przywołał wątek kolejowy, nie istniała linia kolejowa Poznań-Warszawa, którą teraz znamy. Tak? To trzeba było jechać do Ostrowa i później na Kalisz i do Łodzi. Tak, wtedy można było tylko dojechać nawet do Warszawy. W związku z tym Paderewski mógł, tak się mówi, że przez Poznań tranzytem bez zatrzymywania się. Nie? No teraz jadąc od strony Piły trzeba po prostu zmienić czoło pociągu, się tak fałowo nazywa, czy lokomotywę na drugi koniec składu przenieść. Natomiast on mógł wtedy rzeczywiście przejechać rozpędzony przez Poznań, tak, bez zatrzymywania się i tak. Natomiast no, oczywiście on się na to nie zgodził, cała ta delegacja się nie zgodziła, odprawiła tych Niemców, namawiano go w Rogoźnie, w Obornikach, koło 21 dotarł. Nomen omen na Kaiser Bahnhof w Poznaniu, budynek do dzisiaj stoi z wiatą peronową. Natomiast Niemcy już w tym momencie czują, że to już nie będzie żaden popis, żadne takie coś, co się rozejdzie samo z czasem i nikt nie tego. Wyłączają prąd na całym mieście. Poznaniacy przychodzą z pochodniami i do tego próbują zablokować w ogóle wyjście Paderewskiego, znaczy próbują z rejonu dworca, co oczywiście się nie udaje, gdyż jest taki tłum, że nie ci żołnierze, że tam czy nadami nie są w stanie się przez niego przecisnąć. Paderewski jedzie do hotelu Bazar, czyli tego Centrum Polskości w Poznaniu i od rana zaczyna się jedna za drugą demonstrację i oczekiwanie na to, żeby mistrz przemówił. Coraz więcej osób się tu gromadzi, w związku z czym akcja wywołuje kontrakcję, czyli manifestacje właśnie ze strony tych zachodnich dzielnic, jakichś tam elementów z 6. Pułku Grenadierów, co bardziej krewkich cywili, idą dzisiejszą ulicą Święty Marcin, śpiewając Wacht am Rhein, zrywając wszystko, co się da, demolując, tak, no to z kolei to wywołuje opór, dochodzi do awantury, tak, można tak nazwać, no i padają strzały,
Kiedyś prezydium policji znajdowało się przy placu Wolności. Stamtąd jedna i druga, obie strony strzelają z okien, ginie Franciszek Ratajczak i Andrzejewski, tak. Ratajczak jest ikoniczną postacią, mimo że ranny był Andrzejewski, z tego co pamiętam, bardziej. Natomiast Ratajczak ginie na miejscu, Andrzejewski umiera w szpitalu po dwóch dniach. Nie jest pierwszą osobą, która zaliczana jest do tych poległych w powstaniu, bo jeszcze był Jan Mertka pod Nowymi Skalmierzycami. Tam już od rana było. 27 grudnia, tak tutaj mówiłem, zdjęcie pozowane, tak, to jest chyba z 22 chyba roku się ustawili z tym MGZ 0815. Polakom udaje się opanować dworzec, pocztę, tak, kilka obiektów twierdzy, Fort Grolman i tak dalej, i tak dalej. Nie należy już dłużej czekać, tak, sytuacja rozlewa się po Wielkopolsce. W niektórych miejscowościach już tam od jak w Jarocinie, to już w listopadzie już można mówić o polskich rządach w niektórych miejscowościach. W Poznaniu pojawia się Stanisław Taczak, który podróżuje z Berlina. On się ożenił na przedmieściach Berlina. I tam po prostu był odwiedzić tą swoją rodzinę żony. Ponieważ on skończył, miał studia górnicze na Akademii we Freibergu, to jest południowo-zachodnia Saksonia. No i tam po prostu miał pewnie niezłą pracę, tak, po czym już później wciągnął się w działania niepodległościowe łącznie z Piłsudskim. Taczak komunikuje się z Piłsudskim, prosi go o przedłużenie mu urlopu o 2 tygodnie. Według mnie to jest zakonspirowany komunikat, że wszystko w Poznaniu poszło planowo. Będąc najwyższym tutaj stopniem, zostaje automatycznie dowódcą powstania. Mamy 2,5 tysiąca powstańców. Mówimy oczywiście o Poznaniu i okolicach. Służba Straży Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej. Praktycznie wyłącznie broń osobista ręczna, tak. Nie dysponujemy artylerią. Możliwe, że jakimiś notaciami min, tak. Natomiast nie ma tego sprzętu. Zresztą cały sprzęt jest na froncie. Tutaj jest twierdza na tyłach, tak. No w 18 roku front podchodził pod Peterzu. Znaczy mamy 1000 kilometrów od linii frontu, więc nie było co trzymać uzbrojenia praktycznie poza karabinami. Ale mamy też drugą stronę, z którą trzeba się zmierzyć, jeśli chodzi o szczególnie lotnisko Ławica. Ja próbowałem się dowiedzieć, jakie były jednostki w Poznaniu, przygotowując tutaj dla Państwa. Mogę powiedzieć, że można przyjąć, że najsilniejsze jednostki były tam, gdzie rzeczywiście jakieś toczono walki, tak? Czyli nieudany szturm koszar Kleista przy ulicy Pułkowskiej, tak? 6. Pułku Grenadierów Grafa Kleista von Dollendorfa. Zdobyto też koszary na Wildzie 30 grudnia 29 Batalionu Saperów. Dosyć silnie zabarykadowała się Cytadela, ale jednak udało się ją przejąć. I teraz z innych obiektów fortecznych oraz innych obiektów militarnych wsparcia towarzyszących, jakby tak je nazwać, na Ławicę, która była położona poza Poznaniem, czyli lotnisko, no wtedy ono jest jakieś 3 kilometry przed linią fortu, tak, czyli gdzieś 7-8 kilometrów od centrum miasta wczesnego, zaczynają ściągać niedobitki, żołnierze, którzy zauważyli, co się dzieje, natomiast byli tak słabi, że za chwilę by ich wzięto do niewoli, ale zaczynają przenikać na teren tego Ławicy, która i tak jest położona na zachód od Poznania, więc jakaś jest tam szansa wyrwania się jakby z
miasta opanowanego co najbardziej przez Polaków. W związku z czym dowództwo podejmuje decyzję o szturmie lotniska na Ławicy. Powstańcy dysponują wszystkiego dwoma armatami i jak głosi legenda, chyba o trzy pociski na armatę, z czego udaje się dwa razy wystrzelić, tak? Czyli wystrzelili cztery pociski, z czego chyba trzy trafiły. Niemcy oczywiście myśląc, że ta artyleria jest potężna, poddają Ławicę, wszystko trwa, jest godzinę, ale o tym jeszcze powiem. Natomiast zaczyna się pojawiać pewien problem militarny w Wielkopolsce, a mianowicie wszystko dobrze nam idzie tutaj, kolejne miasta się wyzwoliły, część było petraktacji, trochę walki, trochę takiego smart power, pewnie też i przekupstwa, ale w miarę szczęśliwie w większości miejscowości udało się je opanować przez powstańców. Natomiast pojawia się problem, że mamy do czynienia z siłami militarnymi, jak milicjami lokalnymi, niesformalizowanymi oraz nie za bardzo ma kto nimi dowodzić. Zaczyna się robić też problem taki, że jeżeli wyzwolono jakąś miejscowość, to lokalsi uznają, że swojego czynu zbrojnego już dokonali, natomiast nie będą bili się gdzieś nad Notecią pod Czankowem, no bo my tu jesteśmy z Wolsztyna, tak, 100 kilometrów dalej. Nie, to nie nasz temat. W związku z tym zostaje wysłany do Poznania, do Wormuśnicki, który przyjeżdża tutaj w okolicach 10 stycznia, dokonuje rekonesansu i zaczyna formować wojsko wielkopolskie. Dla osób słuchających tutaj mnie z innych dzielnic i regionów, pewne takie przejście może być trudne, ono się może wydaje oczywiste, tak, no robimy powstanie, tak, tam były różne przecież powstania listopadowe czy styczniowe, tak, że jakby to był jeden obszar, tak, na którym działano. Natomiast tutaj mamy bardziej skomplikowaną sytuację polityczną związaną z granicami politycznymi. To wszystko dzieje się na terenie Niemiec, które funkcjonują w sposób taki zamrożony od podpisania rozejmów Compiègne i kolejnych jego przedłużeń. To wszystko dzieje się w prowincji poznańskiej, która jest ściśle związana z Niemcami. W związku z tym Piłsudski i reszta Polski nie może pomóc powstańcom z tego powodu, że najechali po prostu by Niemcy. Tak, no, tak samo Niemcy z kolei nie mogą użyć liniowych jednostek, czyli pułków piechoty do tłumienia powstania, ze względu na to, że nie mogą ich użyć, bo blokuje ich rozejm z Compiègne. W związku z tym dochodzi do trochę dziwacznej sytuacji, że powstają wojska wielkopolskie, czyli taka armia lokalna, armia regionalna, a Niemcy przeciwstawiają im Grenzschutz, czyli z nazwy coś, co jest ochroną granic, tak? Czyli oni dążą do tego, żeby ci żołnierze z Grenzschutzu wrócili na tę dawną granicę, tak? No bo wiadomo, że już w tym momencie styczność z Polską jest, natomiast nie wolno tego przekraczać, tak? W związku z tym dobor Muśnicki tutaj przybywa, on ma gigantyczne doświadczenie wojskowe. W Wielkopolsce no, tak do stopnia porusznika to jest nieźle, natomiast dalej już było to zablokowane. To nie było zawsze zablokowane, bo po wojnie 1870-71 uznano bardzo waleczność Polaków z prowincji poznańskiej i Pomorza i umożliwiono im awanse. Na takim awansie pojechał sobie właśnie do góry w stopniu generał Grudzielski, tak, on akurat trafił na ten bardzo dobry okres.
Natomiast no kadry oficerskie to tutaj raczej nie ma jakieś pojedyncze sztuki. No i przybywa do Formuśnicki od 16 stycznia, próbuje to całą powstańców, tak, jakby to zacytować, CK dezerterów, urobić do konsystencji przewidzianej regulaminem. Oczywiście regulaminem wojsk wielkopolskich, gdyż większość i tak ma przygotowanie wojskowe pruskie. Mit dziadka pod Werdunem, myślę, że jest w każdej wielkopolskiej rodzinie. Udaje się to Naczelna Rada Ludowa, tak, która teraz mamy te konsekwencje związane jednak ze stosowaniem prawa, tak, że modne słowo praworządność jednak istniało, czyli mamy ten sejm dzielnicowy, tak, czyli suweren uznaje Naczelną Radę Ludową za władzę w prowincji poznańskiej i teraz Naczelna Rada Ludowa powołuje wojsko wielkopolskie i daje im tutaj tekst przysięgi z bardzo ważnym zastrzeżeniem na końcu, że po zjednoczeniu Polski jeszcze raz złożą przysięgę, tak, na zwierzchnię państwową już wojsko polskie. I to wszystko się udało. I właśnie to wydaje mi się, że to jest właśnie skuteczność tego powstania, że to nie było tylko stricte działania militarne, że coś tam zdobyliśmy, ale co dalej, ale też była ta warstwa organizacyjna, taka wręcz nosząca quasi państwo, tak, no bo mamy siły zbrojne, mamy sejm dzielnicowy, który jest władzą ustawodawczą, tak, i mamy Naczelną Radę Ludową jako władzę już i jej komisariat jako rząd. I 26 stycznia na Placu Wolności żołnierze wojsk powstańcy składają przysięgę, w związku z tym stają się wojskami wielkopolskimi. Nadal nie mówimy o Wojsku Polskim, tak, bo nawet wszystko dzieje się jako rewolta, być może trudno wytłumaczalna w jednej ze zbuntowanych tutaj dzielnic Niemiec. Podzielono też front całego powstania na grupy, ale to już widać, że to jest 18 stycznia, czyli już wkracza Muśnicki ze swoim sztabem, tak? Natomiast Dmowski zaczyna działać politycznie w Paryżu na konferencji wersalskiej. Pojawiają się pierwsze próby pokojowego rozwiązania sytuacji w prowincji poznańskiej. Cytuję, strona polska odrzuciła niemieckie warunki nakazujące rozwiązanie Armii Wielkopolskiej, uznanie suwerennych praw Niemiec do Wielkopolski i zapłacenia odszkodowań za szkody podczas walk. No to śmiech po prostu. Nie? Mogę Niemcom nawet przetłumaczyć, nie? Komisz. Było nie do przyjęcia, byśmy musieli zwinąć powstanie, zapłacić, jeszcze przeprosić, że miało miejsce. Ale te postulaty są jak najbardziej zrozumiałe z perspektywy czasu. Po prostu Niemcy szykowali się do najazdu zbrojnego, tak, na te tereny zajęte przez powstańców. Więc nie, zasłona dymna. Takie negocjacje. Kolejne oczywiście. Tutaj w marcu, one już dzieją się po 16 lutym. 16 lutego w Trewirze, jak to się błędnie nazywa w Wielkopolsce, po pokoju tam w Trewirze, czy rozejmie w Trewirze, nie jest rozejm w Trewirze, tylko to jest trzecie lub czwarte przedłużenie rozejmu w Kąpień na okres bezterminowy, do którego dopisano punkt, że w prowincji poznańskiej dążenia niepodległościowe i tam mamy powstanie, tak. Natomiast powiem Państwu taką ciekawostkę, mój kolega z racji mieszkania w tej okolicy trochę podrążył tematu zdobycia pociągu pancernego przez powstańców pod Szubinem, to są okolice Bydgoszczy. I to się stało 17 lutego od rana. Tak zaczęliśmy się zastanawiać. W tym momencie niemiecki sztab generalny był w Kołobrzegu. W hotelu nadmorskim w Kołobrzegu
i tam sobie rezydowali. Bo oni szykowali się do ofensywy Wiosenne Słońce, która nie dosyć, że miała zgnieść Wielkopolskę, ale w ogóle zniszczyć Polskę razem z Rosją. Tam uznano, że to Polski ma nie być i ściągnięto kilka dywizji, tak? A w tym momencie w ogóle wojska wielkopolskie miały chyba 3 dywizje i to słabe. Jak według mnie przynajmniej mogło wyglądać to, dlaczego pomimo, że 16 przedłużono ten rozejm, który objął teraz też Wielkopolskę, Niemcy utracili pociąg 17, no bardzo prosto. Francuzi przedłużali ten rozejm w Trewirze, który leży w Palatynacie na dworcu kolejowym, w wagonie swoim. W związku z tym, żeby nadać meldunek, tak, do sztabu w Paryżu, no musieli się cofnąć przez granicę. Tak. Być może mieli radiostację, ale jednak sądzę, że musieli się cofnąć przez granicę, co najmniej w rejon Verdun, tak, no to są te okolice. Czyli Metz był jeszcze tak zgermanizowany, żeby się nie odważyli. Po czym ten meldunek został nadany pewnie do Warszawy, Warszawa do Poznania i Poznań dopiero na front północny. Natomiast Niemcy z tego Trewiru, po tym, że negocjacje zakończyły się fiaskiem, tak, dotyczące między innymi Wielkopolski i rozejm jest przedłużony, po prostu z tego Trewiru zadzwonili do Kołobrzegu. W związku z tym ta grupa tego Gręczucu z Bydgoszczy dostała po prostu rozkaz, że mają zacząć działać, tak, dopóki Polacy się nie zorientują, że metodą faktów dokonanych, ile odbijemy, tyle będzie. Kolejne tutaj negocjacje, tak, jednak już mamy gwarancję, że Niemcy nie zaatakują. Niemców ostatecznie wybiło z rytmu przedstawienie im takich wstępnych założeń wersalskiego. Kolejne rewolucje tam też w Niemczech wybuchały, oni musieli się zająć swoimi sprawami, to wszystko ich wybijało z rytmu. Pozwoliło to też wojskom wielkopolskim w maju 19 roku pomóc pojechać na odsiecz Lwowa, grupa Konarzewskiego tam od południa wyzwalała, odpychała Ukraińców spod Lwowa i zaawanturowała się aż pod Stryj. 28 czerwca jest podpisany traktat wersalski, a prawie cała Wielkopolska zostaje przyłączona do Polski. Uwaga, wchodzą takie miasta jak Leszno i Kępno, gdzie Niemców jest 70%. Tam powstanie się nawet nie udało, nie można mówić, żeby się udało, bo go w ogóle nie było. Jakby jeszcze od tych 30% odliczyć Izraelitów, to w ogóle Polaków 15%. Natomiast naprawdę udaje się do linii Noteci, tak, czyli te miejsca takie stricte zamieszkałe przez Polaków, przyłączyć do Polski. 1 sierpnia w Warszawie oczywiście już uchwalona jest o byłym zaborze, o byłej dzielnicy pruskiej ustawa. Bardzo się różniło prawo. To ja byłem na jednym z wykładów w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Bardzo się różniło prawo. Z tego co wiem, to były śluby cywilne też już w Niemczech, tak, więc w porównaniu z zaborem, myślę rosyjskim, to była przepaść, tak, mentalnościowa, więc to na razie musiano to jedną z tych dzielnic Polski przyłączyć trochę na innych zasadach. Do lipca, jeszcze miesiąc wcześniej niż to uchwalono, jeszcze granica normalnie funkcjonowała między, tak jak przed 1914 rokiem. I tak jak już było, odwołałem się do tej przysięgi, Armia Wielkopolska zostaje włączona do Wojska Polskiego, tak, już w sierpniu 19 roku możemy to zrobić, 14, 15 Dywizja Piechoty. Już w tym momencie takiej nazwy już nie te, że nie Wojska Wielkopolskie. Od stycznia wchodzi traktat wersalski, Wojska Wielkopolskie, już jako Wojsko Polskie, między innymi zajmują Chojnice. Armia Hallera idzie bardziej wzdłuż Wisły, my tutaj
Chojnicy, tutaj te tereny na północ od Noteci. Oraz Rawicz. Rawicz i myślę, że Kępno. Likwidacja frontu wielkopolskiego, myślę, że to była formalność, tak. Nie toczyły się walki od dobrego roku co najmniej, więc to nie miało sensu utrzymywanie jakiejś tam struktury i zresztą tak już było Wojsko Polskie. Najdłużej żyjącym powstańcem był Jan Drzepa, 106 lat, 2000 umiera. Okej, okay. Tyle z tej podbudowy takiej historycznej. Oczywiście mój ulubiony sposób pokazywania, czyli mapa. To jest mapa, która powstała krótko przed stuleciem. Według mnie jest bardzo dobra. Jest też jej fragmenty oraz cała jest w Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego. Tylko że. Tu ładnie dosyć widać, jak się przesuwają te wszystkie strzałki i jakie to sobie odnosimy zwycięstwa. No rzeczywiście wszystko ok, szczególnie w tym okresie grudzień-styczeń. Grudzień 18, styczeń 19. Natomiast no, chcąc nie chcąc, natrafiamy na dosyć wyraźne takie linie oporu, przez które powstańcy nie są w stanie się przebić. Zaczynając od prawego górnego narożnika, twierdza Toruń, nie do wzięcia przez powstańców uzbrojonych w broń lekką i osobistą. Kreska łącząca mniej więcej Bydgoszcz z Piłą to magistrala nadodrzańska, którą wycofuje się Oberost z terenu Rosji dzisiejszej oraz tych Estonii i tak dalej, i tak dalej. Bezwzględnie Niemcy nie mogą dopuścić, żeby Polacy przekroczyli Noteć. Wręcz, jak widziałem w jednym z programów rocznicowych, nakło nad Notecią zostało oddane Niemcom. Prawdopodobnie Niemcy już tak zagrozili, że za chwilę wezmą miasto siłą, że Polacy, aby uniknąć rozlew krwi, oddali całe miasto, choć był pomysł oddania tylko dworca kolejowego, żeby oni mogli dokonywać tego tranzytu. Niemcy się na to nie zgodzili, potrzebowali całej linii kolejowej zabezpieczonej. Lewy bok, nie przełamano linii Obry na zachód od Zbąszynia. Dlaczego? Tak samo jak w rejonie Piły, tak samo tutaj powstanie coraz bardziej wchodziło w rejon zamieszkały stricte przez Niemców. Ono tam grzęzło. Tam nie było ani wsparcia, ani woli na powstanie. I do tego jeszcze pod Zbąszyniem istniał tak zwany depot. Armia niemiecka od roku 1915 miała trzy gigantyczne magazyny zaopatrujące fronty. Pod Mönchengladbach był magazyn zaopatrujący cały odcinek północny frontu. Ypres, Wimy, Soissons i tak dalej. Odcinek południowy znajdował się na przedmieściach Frankfurtu nad Menem. To były gigantyczne magazyny. Jaki miały rozmiar? Proszę sobie uświadomić, że w tym miejscu teraz znajduje się to gigantyczne lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Tam były stany magazynowe granatów idące na przykład 2 miliony sztuk z tego, co ktoś tam się dowiedział. I teraz sobie proszę wyobrazić, że taki magazyn znajduje się pod Zbąszyniem. On oczywiście być może nawet nie jest pełny, ale armia niemiecka nie może dopuścić, żeby powstańcy dorwali się do tego sprzętu. Tak? No to nie ma opcji w ogóle. Więc to wszystko nam tutaj utyka w tym Zbąszyniu. Tak już mówiłem w Lesznie. No, Niemcy rządzą, tak, no to już nie ma tematu. I tak samo tutaj na południu Kępno, tak, nie ma opcji, żeby powstanie funkcjonowało. Tyle z tej ogólnej historii, ale co nam zostało po tym powstaniu, co by można do dzisiaj zobaczyć poza tym etosem powstania, tak, wspominania dziadków i tak dalej, i tak dalej. Mamy w Poznaniu koszary grafa Kleista von Nollendorfa przy ulicy Schillinga, które próbowali szturmować powstańcy 28
grudnia, 30 grudnia nie udało to się tak, tu się działo prawie batalion grenadierów, którzy odparli ten. W ramach ciekawostek mogę powiedzieć, że w pozostałej części dzielnicy życie toczyło się normalnie, tak? Teren był odgrodzony, żeby nikogo nie postrzelono z tych koszar, natomiast w pozostałej części miasta życie toczyło się normalnie. Po negocjacjach Niemcy wymaszerowali w kierunku stacji Poznań-Wola, która jest położona przy linii do Szczecina i stamtąd odjechali. Czy zachowało się coś z walk? Lidar bardzo pomaga w takich rzeczach. Osobiście uważam, że na północ od Budzynia, to jest przy drodze 11, która jest tutaj widoczna na mapie, przed miejscowością Podanin, między Budzyniem a Podaninem, zachował się fragment okopu wojsk wielkopolskich z czasu ustanowienia linii demarkacyjnej po zawarciu, po tym przedłużeniu trewirskim, tak, w Trewirze, jak się mówi w Wielkopolsce. Z pewnością to nie jest jakiś rów melioracyjny. Też tutaj na tej mapie z Nida jest też jedno miejsce, gdzie wyraźnie są takie dyżurki pokopane, takie czaty wysunięte. One by były bardziej widoczne, tylko trzeba tę mapę byłoby przybliżyć. Takim właśnie wczoraj to wypatrzyłem, że to miejsce nazywane jest Strzelecki Gaj, tak? Czyli być może strzelcy wielkopolscy gdzieś tutaj w tym gaju sobie blokowali tę drogę od strony też silnie niemieckiej piły i chodzieży w kierunku Budzynia, który leży na południe od tego strzeleckiego gaju. Budzyń jest bardzo, bardzo taką polską miejscowością. Już wiadomo, że zaczęto krzyże stawiać, takie upamiętnienia, tak, to jest tutaj przykład z Lwówka na zachodzie Wielkopolski. Wstawiono krzyż, wiadomo, że ścięto go, odbudowano i jakaś tam rekonstrukcja miała miejsce. Tyle takie formy upamiętniania ogólne, tak? Bez wymieniania, kto leży. To lokalny bohater tutaj z Bukowca, Felix Pięta. Taki ma okazały tutaj grobowiec na lokalnym cmentarzu. Zbiorowa mogiła powstańców, tak? Czyli mamy upamiętnienie ogólne, grób powstańca oraz grób zbiorowy. Uwaga, takie rzeczy tylko w Wielkopolsce i na Kujawach. Zbiorowa mogiła naszych tutaj przeciwników, jak to mój kolega nazwał, Polakosceptyków. Trzech unbekante niezidentyfikowanych, gdzieś tutaj podobno leżą pod tym kamieniem. Proszę zobaczyć, lokalna społeczność wyłożyła kostką nazywaną w Wielkopolsce pozbrukiem od firmy, która ją produkuje. Wszędzie w Polsce jest Bauma albo Polbruk, natomiast w Poznaniu jest pozbruk. Jest tutaj wyłożone, zadbane jest to miejsce na tym kamieniu 11 stycznia 1919. No i cała masa tablic, tak, one tutaj jest odnowiona, jest i pierwsza wojna, i powstanie, i druga, tak, na tej tablicy, one też po kościołach są. Miejsc opisanych pamięci powstania wielkopolskiego jest co najmniej 200. Jest co najmniej 200. Osobiście znałem osobę, ona niedawno niestety już odeszła, która wyróżniła 1100 miejsc i on był w każdej z tych miejsc. To jest nieprawdopodobny, był pasjonat, turysta, tak. To do miejsc powstania między innymi pamięci zalicza się obóz jeniecki w Żaganiu. To jest ten obóz, z którego uciekli lotnicy amerykańscy i brytyjscy podczas tej wielkiej, wielkiej ucieczki, 50 z Żagania, gdyż tam obóz jeniecki istniał zawsze, w związku z tym, kiedy zwolniono jeńców alianckich, no to mieli gotowe do przetrzymywania jeńców z powstania wielkopolskiego, tak? No wiadomo, nie zawsze wszystko się udało w powstaniu, więc jeńcy też byli zarówno w jednej i drugiej stronie. Dakowy Mokre, Franciszek Szulc, na przykład jest takie upamiętnienie, powstaniec zamordowany w
Katyniu powstańcy ginęli też w powstaniu wielkopolskim. Straty w powstaniu wielkopolskim wynoszą około 2000 zabitych przez te, powiedzmy, kwartał, tak? Szczególnie ten pierwszy, te mordercze, te 2 miesiące. Natomiast nie mam potwierdzonej informacji, ale gdzieś słyszałem, że straty w II wojnie światowej wynoszą 4000 powstańców, związanych przede wszystkim z akcją odwetową Niemców. Tak? Oni stwierdzili, że to są osoby tak aktywne patriotycznie za Polską, że muszą po prostu zostać fizycznie wyeliminowane. I cała masa tablic na budynkach tutaj w Odolanowie zebrała się komórka Rady, Naczelnej Rady Ludowej. Widać w tle mural, tak, który teraz powstała cała masa, szczególnie na Cetkę. Oto jedna z form upamiętnienia, to jest w Zdunach na południu od Krotoszyna. Tam od 1974 roku organizowane są rajdy powstańcze PTTK i każdy uczestnik ma przynieść jeden kamień i dorzucić do tego szańca gdzieś tam na pograniczy Wielkopolski. Jak widać, elementy szańca tworzą też wyraźne trzy słupki z granicy tej, która przebiegała niedaleko między Polską a Niemcami, są określone jako słupki wersalskie, przy czym to nie jest ten słupek z napisem Versailles, tylko to, bo tamten to był słupek główny, a to jest ten słupek pomocniczy, tak, który one tworzyły już ten, było najwięcej, w związku z tym tutaj trzy się zachowały i wkomponowano je w ten szaniec. To jest szaniec Borownica, a rajd co roku odbywa się Borownica Chachalnia. Też z kolegą Michałem tutaj przeszliśmy po tej okolicy. Formy aktywne upamiętniania. Paderewski, aktor w postaci aktora, przyjeżdża w godzinach wieczornych na dworzec letni, tak? Dworzec letni dlatego, że stamtąd odjeżdżały pociągi do Puszczykowa i Osowej Góry, czyli takich miejscowości, które są takimi letniskowymi miejscowościami pod Poznaniem. Już teraz oczywiście tam nie jeżdżą pociągi, tej linii jednej nie ma. Natomiast to pierwotnie to był osobna wiata, taka peronowa z pawilonem, zbudowana dla cesarza, bo stamtąd było też blisko na zamek od razu przy ulicy Dworcowej. Ta inscenizacja przyjazdu Paderewskiego z parowozem w obstawie Straży Ludowej, która go wita, naprawdę gromadzi tłumy. Cała masa, tak mówiłem, murali. Po lewej stronie kolega Grzegorz na przykład, tak, to nie są oczywiście zdjęcia powstańców, tylko rekonstruktorów, którzy tam w takim zdjęciu, ktoś przemalował zdjęcie. Nie, nad nimi oczywiście nieodzowny herb drużyny piłkarskiej, nie może być inaczej. Po prawej stronie mural z Tarnówki, gdzie nigdy powstanie nie dotarło, bo to są okolice Jastrowia, ale czują tę więź z Wielkopolską, tam szczególnie zachodnia część Krajny, czyli Zakrzewo, Radawnica, tak. Powiedzmy, że na Tarnówkę to jeszcze też oddziaływuje, czy wschodnia część Jastrowia też była zamieszkała przez Polaków. No i tradycyjny bieg powstania wielkopolskiego ze względu na pandemię teraz nie jest rozgrywany, on jest rozgrywany wirtualnie. Właśnie taka ciekawostka, zlecono, pewnie przetarg wygrała firma z Kielc, która być może wpisała w Google powstanie wielkopolskie żołnierze. I wyskoczyło tutaj bardzo ładne zdjęcie. Od lewej Franciszek, na pierwszym miejscu Franciszek, Michał, Maciej, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tyle tylko, że ewidentnie podczas tej inscenizacji, chyba w 2017 roku, robiliśmy za Niemców, więc trochę, no tak, może
wypadałoby się skonsultować, jak się jest z innej dzielnicy, przez to nic nie kosztuje. Natomiast komuś się spodobało zdjęcie i mamy tutaj pierwsza klasa Grandschutz na koszulce 103. Poczekam, aż ją przecenią i z pewnością ją nabędę od tej firmy. Okej. Zbliżamy się do końca. Dlaczego wstawiłem tę mapę? Proszę Państwa, mam takie dziwne wrażenie, że w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem jest jakieś straszliwe ciśnienie na wyjazd w góry. Natomiast ja wpisałem wczoraj w Google Maps hotele Poznań. Właśnie takie oto ceny wyskoczyły i proszę zobaczyć, że Hilton jest za 278, najdroższy jest chyba w ogóle Sheraton za 335, co wychodzi, no nie wiem, ze 150 zł od głowy ze śniadaniem. Nie wiem, jakie są ceny w Szczyrku, czy nie będę wymieniał zimowej stolicy Polski, tak? Jakie tam są ceny, ale być może inaczej, jeżeli ktoś koniecznie musi gdzieś wyjechać, może by spędził ten czas inaczej. Praktycznie 27 cały czas coś się dzieje na mieście. Rezydując w takim Hiltonie, który jest położony przy samym starym rynku, mamy do dyspozycji tak, Plac Wolności z bazarem, czyli absolutnie to epicentrum, w którym wybuchło powstanie. Mamy stary rynek z odwachem, w którym jest jeszcze istniejące, bo wiadomo, że planowana jest budowa nowego muzeum w odwachu. Główny pomnik na południe od tego, czyli u dołu ekranu, dzielnicę koszarową do zwiedzania, do tego jeszcze jest Cytadela w zasięgu dojścia pieszo. No proszę Państwa, no tak nie ukrywam, że cały dzień można sobie spędzić na powstańczo-militarnie w Poznaniu, korzystając praktycznie za darmo z tego wszystkiego, tak, co oferują i pasjonaci, i muzea. Jeżeli ktoś koniecznie już nie może wytrzymać, że musi sobie zimą pozjeżdżać na nartach, to mamy w Poznaniu stok narciarski, uwaga, na Kopcu Wolności usypanym w 1919 roku ku pamięci odzyskania, upamiętnienia odzyskania niepodległości. No więc można połączyć jedno z drugim. Kto nie lubi zjeżdżać na narty, a lubi popluskać się w akwaparku, no to po drugiej stronie jeziora z widokiem na Kopiec ma akwapark, tak, więc absolutnie zapraszam do Poznania, akurat w tym okresie międzyświątecznym, który nie wydaje się takim okresem stricte turystycznym. No i na finał można oczywiście wybrać się na lotnisko Ławica. Te wszystkie budynki, które zrobiłem z dala, są dostępne, ponieważ tu gdzie był szturm, to jest po prawej stronie te zabudowania z oryginalną wieżą kontroli lotów. Tam teraz WOT ma się wprowadzać, ale myślę, że budynki są przynajmniej z zewnątrz do obejrzenia. A po lewej mamy Muzeum Broni Pancernej. Tak? I to jest wszystko na jednym terenie. W związku z tym absolutnie możemy spędzić 3 dni na przykład. Tak? Czyli drugie święto, by przyjechać, powitać Paderewskiego, 27 na mieście, tak, 28 jeszcze dorobić to, co nam brakuje tutaj z Poznania i 29 wracać do siebie przez na przykład jakiś Jarocin, Kościan, też miejsca powstańcze i naprawdę jest to ciekawa propozycja turystyczna. Dziękuję za wysłuchanie tutaj głosu z Wielkopolski. Iluminacja na rondzie Rataje. Kibiców podczas stulecia. Tak, nie ma już aż tak widowiskowych, no bo to wiadomo, że to było na setkę, natomiast no jest jasno na mieście, nie? Szczególnie o tej 16:40. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo, Michale. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja sobie pozwolę tylko skomentować, Michale, że z tego, co słyszałem, to Poznań ma więcej stoków narciarskich, bo tutaj mówiąc o hotelach i różnych dzielnicach Poznań, zapomniałeś, przepraszam, wymienić Karpacza. Słyszałem, że w zimie jest to jedna z dzielnic Poznania. No, tak jak Mielno latem. Tak, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o tą koszulkę, to
troszkę cię uspokoję, że nie jest tak źle, ponieważ niedawno widziałem taki plakat zachęcający do jakiejś imprezy bodajże modelarskiej, czy nie, nie, uświetnienia obchodów rocznicy powstania stanu wojennego, gdzie na background tego plakatu były polskie T-72 jadące, nie wiem, czy to było w 1938 roku. Jasło, urząd gminy Jasło chyba. Tak, chyba tak. Chyba tak. Właśnie piękne T7, PT7, tak? Tak. Nasze, które nie miało nic wspólnego oczywiście z stanem wojennym, więc można się bardziej przestrzelić. Natomiast koszulka przypomina mi te słynne ulice Obrońców Tobruku. Tak. Które są. Natomiast jeżeli mam taki jeden rzeczywiście komentarz, już bardziej na poważnie, pokazywały zdjęcia tego okopu, który ma być reliktem. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest troszkę za szerokie na okop. To bardziej. No, ale ja byłem tam dwukrotnie i nie potrafię tego wytłumaczyć w tym miejscu. A rzeczywiście były walki w rejonie Trzy Domy i to miejsce jest opisane. Wiesz, ja tylko, mnie tam nie było, ja widziałem tylko zdjęcie. Mówię, że wydaje mi się, że to trochę szerokie, natomiast tak. Wiesz, często bywało też, że wykorzystywano czy pogłębiano jakieś elementy, które gdzieś tam w terenie już były. No bo prościej było, powiedzmy, jeżeli była jakaś taka droga, nawet jakaś leśna, która była zagłębiona w terenie, ją pogłębić i tam w tym się bronić, niżeli kopać okop na nowo, nie? Tak jest. Jakby to tyle. Dziękuję bardzo. Widzę, że są już pierwsi chętni do podjęcia dyskusji. Chyba pierwszy był Maciek. Także Maćku. Wiadomo. No i zgasiłeś mnie, Michał. W tej chwili to już widzisz, jąkam się. A chciałem zacząć od wielkich pochwał. Czapka z głowy w ogóle. W każdym względem przemyślanej faktografii, układu, prezentacji, narracji, wszystko no, było po prostu super profesjonalne. Aż profesjonalne to jest złe słowo, po prostu bardzo fajnie to zrobiłeś i gratuluję. No ale skoro żeś tak, że tak powiem, zareagował na mnie, to dobrze, no, wiesz czego się po mnie spodziewać, ale to też będzie w ramach pochwał, wiesz, i zacznę od końca, bo tak mi się pewne uwagi nasuwały, zresztą z tym okopem też, ja do tego dojdę zaraz, o czym Marcin mówił, uwagi mi się nasuwały, ale zacznę od końca. Od razu widać, że Poznaniak robił prezentację, nie mogło się obyć bez product placement, czyli tej zachęty do nawet 3-dniowego zwiedzania Poznania. Zabrakło mi tylko hasła na 10% zniżkę, gdybyśmy się wybrali. Także, ale nie, to jest bardzo fajne, bo to pokazuje twój patriotyzm lokalny tak naprawdę, tak? To jest bardzo fajna rzecz, że jesteś wrośnięty w tą tkankę wielkopolską, no, wszystkimi możliwymi korzonkami. I teraz jakby cofając, tak, to chyba drugą rzeczą, mówisz, wypadło mi z głowy, dobra, o tym okopie. Marcin, tak i nie, dlatego że tam na tym zdjęciu brakowało trochę przedpiersia, ja się przyjrzałem, wiesz, na odsypanie hałdy z tego okopu, tamtej hałdy trochę są, jest bardzo wypłaszczona i była trochę ucięta. Natomiast jeżeli poznaniacy, a wszystko robią porządnie, zrobili okop pełnego profilu, w zwięzłym podłożu, to on ma prawo tak wyglądać. Na Mazurach, w Morenie, niemieckie, rosyjskie okopy pierwszowojenne też są tak szerokie i prostoliniowe, czasami łukowate lekko. Także tutaj po prostu trzeba byłoby grzebnąć w tym miejscu, żeby potwierdzić tę sprawę. Miałem 4 punkty, a zostały mi 3 w głowie. Na samym początku powiedziałeś o taką fajną rzecz, że nowy ratusz powstał, stary ratusz był w złym stanie technicznym, ale się ostał. Waga była jeszcze w gorszym stanie, no i tam zbudowano nowy ratusz. To jest taki klasyczny sposób na zabytki, który stosuje się do dzisiaj. Przynajmniej ja znam te sposoby z terenu Mazur, tak? Że tuż przed wyburzeniem stan zabytku znacznie się pogarsza. Także pewna tradycja i to na terenach, jakby nie było kultury niemieckiej, jest tutaj widoczna. Tak trochę żartobliwie o tym wszystkim, bo na poważnie to było świetne wystąpienie. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Nie słychać cię. Widzę, że podnosi rękę też Mateusz Pawlicki. Tak.
Mam takie pytanie dotyczące stricte archeologii. A mianowicie, jakie są najczęstsze znajdowane przez archeologów źródła ruchome z czasów właśnie powstania wielkopolskiego? O, żadne. Ja wręcz nie wiem, gdzie by ten, bo archeologów, no to ciężko powiedzieć, żeby toczono coś, co mogło zostawić, wiadomo, takie ślady jak z pierwszej wojny. Ja też nie jestem archeologiem, wiadomo, tak. Natomiast jeśli chodzi o walki pozycyjne, no to co najwyżej to one były pod Inowrocławiem, czy tam gdzieś na zachodzie. Jeśli chodzi o w ogóle zachowane rzeczy związane z powstaniem wielkopolskim, takie ruchome, to niestety druga wojna dokonała większość zniszczono dokumentów, mundurów, tym podobnych rzeczy, gdyż znalezienie pamiątki przynależności do powstania wielkopolskiego to wyrok śmierci. Natomiast nie spotkałem się z informacją, że gdzieś prowadzono prace archeologiczne dotyczące stricte powstania wielkopolskiego. Tak mogę powiedzieć. Bo właśnie ja trochę sugerowałem się też tym muzeum, które pan przedstawił na tym zdjęciu nieopodal ławicy bodajże. Tak. No właśnie, to tam musiały trafić jakieś zabytki właśnie z tego okresu, tak podejrzewam. Ja nie wiem, czy znaczy te zabytki, no coś związane z tamtymi latami, natomiast no cały szturm trwał chyba w ogóle z 40 minut, tak, więc to budynki natychmiast wyremontowano. Na to jeszcze nałożyła się druga wojna światowa, bitwa o Poznań, dlatego ja w ogóle jest cudem, że myślę, że to, co podejrzewam o okop, jest okopem. Michał Krzyżaniak na podstawie zdjęć z przejazdu fotografa przez front północny, bo te zdjęcia są ponumerowane, udało mu się chyba 24 miejsca zidentyfikować, ale w jednym z miejsc, które jest pewny, że to tam było, miały być ruiny wiatraka, to nawet pół cegły nie znaleźliśmy, tak? Więc ja autentycznie nie potrafię sobie przypomnieć, co można by znaleźć, badając archeologicznie powstanie wielkopolskie. Poza Tarkowem Dolnym, gdzie jest zdjęcie w okopie wojsk wielkopolskich, żołnierzy wojsk wielkopolskich, no i gdzieś pewnie pod Babim Mostem czy Zbroszyniem, gdzie tam były okopy, gdzieś po Kobylej Góry na wzgórzach Ostrzeszowskich. Tak? Natomiast no nie, to były walki miejskie, tak? No więc a nawet też nie walki, no bo z wrześni to ten cały 40 punkt po prostu napakowali się na pociąg i pojechali, tak? No więc to nie są rzeczy związane z, jak zgubili, no to jest wyposażenie pierwszowojenne, a nie stricte z powstaniem. Nie mówimy o otwartych bitwach, tak? No walki toczyły się gdzieś pod Lesznem, tam nawet się gazowano przecież pod Lesznem, no ale tak jak mówię, czy z ziemi by coś, tak powiem, brzydko wyszło, no to nie sądzę, osobiście nie sądzę. No, rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Maćku? No właśnie, jakby coś jeszcze raz podniosłem rękę, bo sobie po pierwsze przypomniałem tę czwartą rzecz, to zaraz do niej wrócę, ale Michał, odpowiedziałeś na to pytanie strasznie długo, w jednym zdaniu zawarłeś tę odpowiedź. To było wyposażenie z pierwszej wojny światowej, także nawet gdyby były walki, no to co, tu i tu masz mauzery, łuski od mauzerów, tak, i tak dalej, i tym podobne. Na szczęście nie macie akcji wielkiej ekshumacji, chociaż sprawdź IPN, może i u was jakaś firma wykopuje jakieś groby powstańcze, bo w tym momencie to jest jakby państwo w państwie, tak? IPN, chyba że się chwali na swoich stronach internetowych,
ale mam nadzieję, że powstaniem wielkopolskim się nie zajęli, chociaż mogą. Mogą, bo mogą uznać, że nawet groby na cmentarzach zadbane są za mało godne. Także oby nie, ale jeszcze to jest przed nami. I tak naprawdę chyba, żeby identyfikować materiał ruchomy dokładnie z Powstaniem Wielkopolskim, to tylko te przedmioty osobiste, ewentualnie sztuka okopowa, ale tak jak powiedziałeś, walk pozycyjnych nie było, więc i tej sztuki okopowej za dużo by nie było. Natomiast to, co sobie przypomniałem, jak pokazywałeś Koszarowiec, to sobie uświadomiłem, że była pewna internacjonalistyczna cecha w wojskach i pruskich, i rosyjskich, właśnie koszary, pod względem stylu architektonicznego. Nietynkowana cegła z nawiązaniami na taki neogotyk, czy stylizowany na neogotyk. To mnie uderzyło, bo jakby ja do tej pory widziałem wiele koszar rosyjskich. Myślałem, przyznam się bez bicia, że jest to jednak cecha właśnie taka immanentna, zabor rosyjski, a tu proszę bardzo. Również Prusacy budowali takie koszary, także fajnie. Maćku, no, pojedź do Ostrudy. No to Ostruda, ale Ostrudy tej na Mazurach? Tak. No to tam, no tam są takie same, tak, masz rację. Zależy, fakt. Które, bo są dwa, są koszary, są dwa koszary, dwoje koszary. Są właśnie takie, to czefo czerwone i białe. Te czerwone, w których dalej jest, stacjonuje wojsko, te, które są jakby po wschodniej stronie miasta, one były nietynkowane. Natomiast te, które teraz niedawno przejął powiat i miasto, one były bardzo ładnie wytynkowane. Stąd właśnie była ta nazwa, że były czerwone i białe. Cofam, rzeczywiście na Mazurach, na Warmii też są czerwone, ale mi chodziło o to porównanie, czy wypadły Mazury, czy Prusy Wschodnie z głowy, skupiłem się na Wielkopolsce i na tym chyba większym podobieństwie, bo właśnie jeżeli są oczywiście czerwone koszary na terenie Prus Wschodnich, ale znowu mogę, zaraz mi ktoś wyprostuje, nie widziałem takich kombinowanych z cegły żółtej i czerwonej. Mogę? Tak. Mogę? No pewnie. Tak, z 2 lata temu Michał Furmaniak, jadąc enty raz wzdłuż tych koszar, mówi, kurczę, no obok stoją czerwone, nie? A te takie żółte. I po chwili taka ta piłka, nie? Nad głową tego tam Dobromira, nie? Pyk. Piąty korpus armijny był żółty. Wiesz, cegła żółta datuje też, bo to jest, powiedzmy, sam początek XX wieku, kiedy przynajmniej znowu w zaborze rosyjskim wchodzi taka cegła w budownictwie. Ale wiesz, Maćku, czemu tam nie tynkowano tych koszar w Poznaniu? Nie, nie, nie wiem. Bo taniej było z samej cegły. A no tak. Może być. Okej, kogoś jeszcze mamy? Czy ktoś ma jakieś pytanie jeszcze do naszego prelegenta? Jeśli nie ma, to chyba pozostaje nam podziękować. Dziękuję. Za tą rzeczywiście wspaniałą prezentację, bo zrobiłeś, tu się zgadzam z Maćkiem, no naprawdę świetne przedstawienie. Także dziękujemy Ci bardzo za to. No, w związku z tym, że kończymy ten rok, to razem z Małgosią chcielibyśmy wszystkim Państwu życzyć szczęśliwego nowego roku, na pewno zdrowia. Zdrowia, żeby wszystkie te straszne choroby, które wokół nas teraz szaleją, Państwo miały szerokim łukiem, też dlatego po to, żebyście mogli swoje zainteresowania pierwszą wojną, które często związane są z różnymi podróżami, czy to bliższymi, czy dalszymi, spokojnie realizować. No i zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie już za miesiąc. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.